bistabilny przekaźnik BIS-412i przeznaczony do pracy w układzie grupowym. Przycisk sterowania lokalnego załącz-wyłącz, przycisk wyłącz wszystkie odbiorniki przyłączone do przekaźników i załącz wszystkie odbiorniki przyłączone do przekaźników. Zbudujemy układ z trzema łącznikami chwilowymi, z lampą, to będzie nasz odbiór, i z przekaźnikiem bistabilnym BIS-412i. Poznamy w ten sposób zasadę jego działania. Później będziemy mogli rozbudować układ o następne przekaźniki grupowe. Literka I w nazwie przekaźnika oznacza, że jest on ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak lampy LED, świetlówki, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze i tym podobne odbiory o charakterystyce rezystancyjno-pojemnościowej. Przed przystąpieniem do pracy wyłączamy napięcie. Układ. To są przewody wychodzące z łączników chwilowych. Czarny off, granatowy on, a szary łącznik S1. Po jednym z tych przewodów z każdego łącznika przyłączymy do zacisku, do listwy N. Ponieważ ten przekaźnik grupowy, hotelowy, może być wzbudzany impulsem N, tylko N. Tak to wygląda na schemacie. Mamy listwę PE przyłączone zasilanie i do odbioru. Przewód ochronny, listwa N. Zasilanie i przewód neutralny do lampy, do naszego odbioru. I po jednym przewodzie z każdego łącznika chwilowego przyłączony jest do listwy N. Drugi z tych przewodów wychodzących z łączników będziemy przyłączać do przekaźnika. Montujemy przekaźnik typowy, moduł 18 mm i będziemy łączyć według tej oto instrukcji. Do zacisku numer 3 przekaźnika przyłączymy przewód neutralny. Zaciski 3 i 1 to zasilanie przekaźnika. W tym przekaźniku wejścia sterujące mogą być zasilane tylko z przewodu neutralnego. Teraz przewód fazowy. Przewód fazowy przyłączamy do zacisku numer 1. Następnym krokiem będzie przyłączenie zasilania do styku separowanego do zacisku numer 7. Poprzez ten styk będzie zasilony odbiornik.
Teraz przyłączymy przewód brązowy z lampy z odbioru do zacisku numer 10. 7-10 to styk normalnie otwarty. I teraz przyłączymy łączniki. Do zacisku numer 9 drugi przewód z łącznika wyłącz wszystkie, off, na filmie oznaczony. Do zacisku numer 6 przyłączymy sterowanie lokalne. Załącz, wyłącz. Przewód szary. Przypominam, drugi koniec jest przyłączony do listwy N. I teraz został nam jeszcze przewód granatowy do łącznika załącz wszystkie. I mamy już przyłączony przekaźnik bistabilny. Tak to wygląda w zbliżeniu. Załączamy napięcie. Zasilanie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem diody zielonej, a załączenie styku świeceniem diody czerwonej. I jeszcze raz schemat przyłączenia pojedynczego przekaźnika bistabilnego hotelowego. Przycisk lokalny, przycisk wyłącz wszystkie, przycisk załącz wszystkie. To było przyłączenie pojedynczego przekaźnika bistabilnego. Wykorzystując funkcję przekaźnika grupowego, możemy tworzyć grupy odbiorników ze sterowaniem centralnym, tworząc instalację oświetleniową w przestronnym budynku za pomocą układu przekaźników. Nie ma potrzeby chodzenia po salach i wyręczania zapominalskich. Zasada jest prosta. Ostatni gasi światło, a do tego wystarczy tylko jeden klik przy wyjściu. Impulsowy charakter sterowników pozwala na tworzenie inteligentnych, samoczynnych układów. Myślę, że film ten, choć w niewielkim stopniu, przybliżył ideę stosowania przekaźników grupowych, zwanych hotelowymi. A ja zapraszam do subskrypcji kanału, do pozostawienia po sobie śladu w postaci łapki, komentarza, pytania. Dziękuję za uwagę.